Dziękuję Wam za odzew na ostatnim filmie, bo faktycznie to, że powiedziałam, żebyście zostawili łapkę w górę, zadziałało i jest duży procent właśnie łapek w górę i też to przełożyło się na nowe osoby, które zasubskrybowały kanał, w sensie jest to kilka osób, więc to chyba działa i teraz też to mówię, że jak Wam się podoba, to możecie proszę o no, subskrypcję to raczej większość osób, które subskrybuje mnie ogląda, ale o łapki w górę. Opowiem dzisiaj o moich studiach. O tym, że skończyłam studia, ostatnio się obroniłam i podzielę się moimi refleksjami w tym temacie. W tym filmie chciałam Wam powiedzieć, że skończyłam studia. I z tej okazji dostałam super prezent, który pokażę Wam na początku. Jest to atlas designu wydany przez Vitra Design Museum. I jest to największa książka zdecydowanie, jaką mam i kiedykolwiek miałam i pewnie kiedykolwiek będę miała. Nie wiem, ile waży, ale jest bardzo ciężka. Taka. No to było generalnie moje marzenie, żeby ją dostać, żeby ją mieć. Więc bardzo się cieszę, że ją dostałam. I no to jest właśnie atlas designu, w którym jest bardzo dużo ilustracji, przykładów. I w sumie zaczyna się od 1980 roku. No i jakby to też wynika z tego, że są różne metody badania designu. Jakby taka najbardziej popularna jest wtedy, że design zaczyna się od rewolucji przemysłowej. I w tym czasie możemy mówić o designie, bo on jakby wcześniej było to bardziej rzemiosło. Natomiast są oczywiście też takie opracowania designu, które jakby traktują jeszcze od prehistorii i też taki album designu w srebrnej okładce mam. On jest w tym filmie o książkach o designie, które mam i polecam. To w ogóle może powinnam zaktualizować, bo od tego czasu moja biblioteka się nieco rozszerzyła. Natomiast właśnie w tej książce jest najwięcej tego designu XX wieku, czyli no, można powiedzieć współczesnego, ale oczywiście też XXI. Są też tutaj zdjęcia archiwalne, takie, których nigdy na przykład nie widziałam w internecie, więc i no, tych przykładów jest bardzo dużo. No, jest to zdecydowanie największe kompendium. Największy atlas designu jakikolwiek miałam. Dobra. No, ale generalnie w tym filmie chciałam opowiedzieć trochę o studiach, trochę o tym, co po studiach. Miałam też taki pomysł, żeby nazwać ten film Moje życie po studiach, ale Michał powiedział mi, że to trochę brzmi jak Moje życie po rozwodzie i że jest to chociaż no, w sumie właśnie takie przewrotne. Bo moje życie po studiach za bardzo się nie zmieniło, to dlatego. Ale od początku chciałam jeszcze dodać, że też na moim kanale jeden z pierwszych filmów, który się ukazał, jeszcze jak studiowałam na licencjacie w Katowicach, nagrałam taki film, jak wygląda studiowanie historii sztuki, no i oczywiście mówiłam jakby na swoim przykładzie mojej uczelni, moich doświadczeń i tak dalej. Ja no, od lat nie oglądałam tego filmu i nie lubię oglądać swoich starych filmów, więc nawet pewnie go nie włączę. Natomiast no, on cały czas też jest oglądany, więc no, mam nadzieję, że jest przydatny dla kogoś. W sumie kilka dni temu się obroniłam. Miałam rok po ślizgu, bo nie napisałam pracy w 2 lata. Aha, ja chyba trochę skaczę, bo... No dobra, long short story. Przez 3 lata studiowałam historię sztuki w Katowicach na Uniwersytecie Śląskim. Później przeprowadziłam się do Gdańska i tutaj zaczęłam magisterkę z historii sztuki. Natomiast nie napisałam pracy w 2 lata, więc jakby przedłużyłam rok, zapłaciłam warunek i po tym roku napisałam pracę, w ten rok, w
ciągu ostatniego roku napisałam pracę i obroniłam się kilka dni temu, więc skończyłam tym samym studia. Pisałam o kosmicznym designie polskim w PRL-u, skupiając się na meblach, szklej ceramice, ale też znaczkach pocztowych, lampach, ale modzie też. I badałam właśnie czasopisma z epoki, projekt, ty i ja, przekrój. I jakby też szukałam tych cech i tego stylu, wyszukując różnych przykładów designu tamtego czasu, które moim zdaniem są kosmiczne. Ale to nie jest w sumie tematem tego filmu. Tematem tego filmu jest to, że chciałam jakby trochę wrócić do studiowania historii sztuki, w ogóle do studiów i do moich doświadczeń, bo często przez ostatnie kilka lat, też przez to, że robię rzeczy w internecie, to wiadomo, że te pytania o studia, czy polecam tę uczelnię, czy polecam ten kierunek, no po prostu jakby dostaję takie pytania nadal i zawsze bardzo ciężko jest mi na nie odpowiedzieć, bo moje decyzje takie życiowe właśnie związane ze studiami, one nie do końca są typowe i jakby to, czym ja się kieruję przy takich wyborach, niekoniecznie może być pomocne dla kogoś, więc ja zawsze jakby na takie pytania opisuję swoją szeroką perspektywę i najważniejsze jest tak naprawdę to, co wy myślicie o studiowaniu, czym dla was jest studiowanie, jakie macie cele z tym związane. No i to są jakby takie pytania, na które trzeba sobie najpierw odpowiedzieć, zanim podejmiecie taką decyzję. Bo moje nie są uniwersalne po prostu. No ja dlaczego jakby studiowałam w Gdańsku? Dlatego, że chciałam mieszkać nad morzem. I gdybym jakby kierowała się takimi stricte, nie wiem czy racjonalnymi, ale takimi wymogami, nie wiem, rankingowymi na przykład, no to wybrałabym inną uczelnię. I jakby tutaj wiele czynników musiało się na siebie nałożyć, że ja jestem tutaj, nie? Więc jakby ta taka szersza perspektywa, myślę, że jest bardzo istotna i ja bardzo nie lubię odpowiadać na takie pytania, czy polecam, czy nie, no bo to zależy i ja jestem zadowolona. Ja też zaczęłam studiować historię sztuki dlatego, że lubiłam to i od liceum uczyłam się historii sztuki, pisałam maturę z historii sztuki, lubiłam się tego uczyć. I dla mnie studia też były takim etapem, że jakby dla mnie celem studiów było przede wszystkim uczenie się, zdobywanie wiedzy, zdobywanie doświadczeń, inspirowanie się. I nigdy nie myślałam o studiach w takich kategoriach stricte racjonalnych, życiowych w jakiś tam sposób. I oczywiście, że jakby na studiach tak zwanych humanistycznych, chociaż nie lubię tego określenia, cały czas jakby jest ten taki pogląd i pojawiają się frustracje związane z tym, że no nie jest to kierunek przyszłościowy i że nie ma później po nim pracy. Co oczywiście też jest prawdą, bo są takie kierunki studiów, które w dużym stopniu jakby zapewniają później pracę zarobkową, a tutaj jakby ten dyplom nie zawsze wystarcza do tego. Natomiast ja też byłam straszona i u mnie ta droga potoczyła się dobrze, bo ja pracuję w zawodzie. Zaczęłam pracę właśnie w Gdańsku 2,5 roku temu w Galerii Sztuki i byłam najpierw, przez rok byłam asystentką, później przez rok pełniłam zastępstwo na stanowisku kierowniczki galerii. Teraz jakby jeszcze kończę swoje jakieś takie projekty, które w tym roku, które się dzieją, więc no dlatego też ten film jest taki przewrotny, że w sumie u mnie po studiach nic się nie zmieniło, bo ja zaczęłam równocześnie pracować i studiować i zresztą nawet na licencjacie też tak było, że ja zawsze łączyłam studia z pracą. Wiadomo, to nie była wtedy taka praca na etat,
Tylko to było jakby taka praca, nie wiem, w weekendy, 3 dni w tygodniu, gdzieś tam na przykład wieczorem, to była praca w gastronomii. Ale w sumie, co ja chcę powiedzieć... No i tak, i skończyłam studia, ale już wcześniej pracowałam, więc nie mam takiego etapu, że wiecie, że kończę studia i szukam pierwszej pracy, nie? Bo jakby już miałam wiele prac w życiu. Właśnie też zdobywałam różne umiejętności w różnych obszarach, które mogłyby się wydawać, że w ogóle nie są ze sobą związane, ale tak naprawdę już w pracy te cechy, które, czy umiejętności, które nie bardzo da się je zdobyć na studiach, nie? Że jakby wszystko to, co jest poza, czyli nie wiem, typu organizacja pracy, na przykład. Może to głupio brzmi, ale jakby to są wszystko rzeczy, które studia bezpośrednio nas nie uczą. Więc odpowiadając na takie podstawowe może pytania i strachy, które się rodzą, czy w ogóle da się znaleźć pracę po studiach, no to tak, no jestem przykładem tego, że się da. Czy to jest proste? Nie, to nie jest proste i jest dużo osób, które są bardzo zdolne i jakby miały albo mają trudności ze znalezieniem pracy w zawodzie, w obszarze kultury. Też, no, przykra prawda jest taka, że nie jest to najbardziej, nie jest to najlepiej płatna praca, to na pewno, ale jakby to, no ale da się wyżyć. No ja nie zniechęcam na pewno nikogo i te studia dużo mi dały, natomiast gdybym miała na przykład sobie dać jakąś radę właśnie w tym filmie, który nagrałam w Katowicach, jak jeszcze byłam na licencjacie, to powiedziałabym sobie, żeby kieruj się intuicją i pewnie wszystko, i kierowałam się i jakby pewnie wszystko skończyłoby się tak samo. A jeszcze jeśli chodzi o pracę, to taki tip, z którego ja osobiście nie skorzystałam, ale znam osoby, które skorzystały i myślę, że to jest ważne, żeby o tym powiedzieć, że praktyki studenckie, które są obowiązkowe, tam trzeba wyrobić jakąś ilość godzin, żeby potraktować to właśnie jako takie pierwsze doświadczenie pracy, żeby wybrać to miejsce żeby nie wybierać tego miejsca tak randomowo, czyli jakby wybrać miejsce pracy, no, jakąś instytucję najpewniej, która jest dla Was atrakcyjna, w której na przykład chcielibyście pracować w przyszłości. I ja, będąc w Katowicach, ja robiłam praktyki w takim niewielkim domu aukcyjnym, no w Desie po prostu. I jakby też później, jak już skończyły się te praktyki, jak ja już kończyłam studia, też dostałam propozycję, czy chciałabym tam pracować. Ja co prawda no, wyprowadzałam się do Gdańska, więc jakby to w ogóle nie brałam tego pod uwagę. Natomiast uważam, że to jest ważne i często, no nie wiem, często, nie często, ale czasem takie propozycje się zdarzają, bo to jest miejsce, w którym możecie się zaprezentować, jakby pokazać swoje umiejętności, wykazać się w jakiś sposób i zostać zauważoną, docenioną i właśnie w momencie, kiedy ktoś będzie kogoś szukać, może się do Was odezwać, bo Was zna, a jakby mając też takie doświadczenie, że firmy czy instytucje, robienie rekrutacji nie należy do najprzyjemniejszych rzeczy i najlepszych i zdecydowanie lepiej jest zatrudnić kogoś sprawdzonego, kogoś, kogo znamy, omijając też w jakiś sposób, jeśli się da, ten proces, bo to wiele ułatwia, a jakby też wiadomo, że na, nie wiem, na godzinnej rozmowie, na godzinnej, nawet nie wiem, półgodzinnej rozmowie rekrutacyjnej nie dowiemy się o tej osobie tyle, ile poprzez, nie wiem, tam 100 godzin praktyk, nie? Więc no, moja rada jest taka, żeby potraktować dla osób, które studiują i to jest przed nimi, żeby potraktować to serio i oczywiście nie nastawiać się, że od razu ktoś nam zaproponuje pracę na nie wiadomo jakim stanowisku, ale żeby nie olewać tego, żeby nie traktować tego jako coś tam do odbębnienia, do podpisania, bo to może być okazja, którą nie od razu, ale może kiedyś
będzie można wykorzystać, więc taki tip ode mnie na koniec. And a long breath out. Dobra, obejrzę to. Ej, dobra, ja muszę wam to pokazać, bo jednak weszłam w to i komentuję swój stary film. Ja nie mogę, ale jestem pomalowana, w ogóle co to jest za szminka jakaś taka, matko. A ta koszulka to jest teraz moja piżama. Niesamowite, ale byłam przygotowana chyba do tego odcinka. Już od uczelni, jaką wierzycie. Co, ja jestem chora tutaj? Zresztą mówię przez nos. Jest. Można wybrać dowolny przedmiot. Najlepiej po prostu napisany przez siebie. W każdym większym mieście prawie 200 łapek w górę. Jest i w opisie wam podlinkuję. Dużo komentarzy. W opisie podlinkuję wam po prostu wszystkie te uczelnie, gdzie można historycznie studiować. Okej, więc jak już jesteście studentami, to nie zrobiłam tego, Boże. Powiem i odpisuję dykanę i bardzo się źle czuję. Faktycznie byłam chora. Wszystko tutaj pozatykane i bardzo się źle czuję. Ale zależy mi na tym, żeby dzisiaj był ten film, więc być może go wrzucimy, ale nie wiem. Okej, to już koniec na dziś. Dziś było bardzo takie profesjonalne to było zrobione. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Też to było nagrywane inną kamerą. Boże, a ten film Impresjonizm ma 15 tysięcy wyświetleń. Hit. Bo dzieci oglądały to na zdalnych w czasie pandemii. No, obejrzałam ten film, chociaż trochę go poszatkowałam. I nie, no nie jest taki zły, w sensie, że jakby, że spoko jest i byłam na pewno przygotowana, jak to mówiłam, ale też jest swobodny, że myślałam, że jakoś taka byłam totalnie spięta tam, a wcale nie, a to był 2019 rok, marzec, więc no, ponad 3 lata temu. Ale w sumie moje ulubione, gdybym miała powiedzieć, moje ulubione filmy z tych starych filmów, to chyba ten test zupy Campbell Andy'ego Warhola, bo on właśnie jakby był taki interaktywny, że ja tam podgrzewałam tę zupę, że ją kosztowałam i tak dalej, że jakby ten element był taki fajny i że to nie były tylko właśnie, że tamte stare filmy były tylko takie siadane. A on był taki, że właśnie, że to było to wejście do kuchni i tak dalej. Więc pamiętam w ogóle, że wtedy miałam tak, że całą kuchnię sprzątałam i tak dalej. To w ogóle była taka pusta przestrzeń, a teraz się w ogóle nie przejmuję tym, że jakieś naczynia są. Zaraz właśnie idę myć naczynia, jakby piekawe. Jeszcze poczytam trochę. Ale mgła.